Parking Park and Ride przy ulicy Szymanowskiego to pierwsza z takich inwestycji w Poznaniu. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób dojeżdżających z północnej części Poznania. Parking ten pozwala na bezpieczne pozostawienie samochodu na płycie parkingowej. Płyta jest monitorowana 24 godziny na dobę, a samo usytuowanie parkingu pozwala na bardzo łatwą i sprawną zmianę środka transportu na środki transportu publicznego. Mamy tutaj do dyspozycji przystanki autobusowe, przystanek tramwajowy w ciągu trasy PST, jak również publiczny rower miejski. Obsługa parkingu jest bardzo intuicyjna. Mamy możliwość wjazdu na kartę PK, jak również możliwość pobrania samego biletu wjazdu. Bilet pobieramy poprzez przyciśnięcie właściwego przycisku. Na bilecie nadrukowany jest QR kod. Podniesiony szlaban umożliwia nam wjazd. Po odebraniu biletu wjazdowego parkujemy i udajemy się do kasy biletowej w celu uiszczenia opłaty. Płatności za usługi parkingowe możemy dokonywać zarówno gotówką, jak i kartami stykowymi i bezstykowymi. Po wniesieniu opłaty za parkowanie w wysokości 15 zł otrzymujemy dokument uprawniający nas do bezpłatnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Dla posiadaczy kart PK z ważnym biletem okresowym usługa parkowania jest darmowa, z tą różnicą, że posiadacz karty PK nie pobiera biletu wjazdowego, a jedynie przykłada ją do czytnika kart. Parking dostępny jest dla klientów przez całą dobę z wyłączeniem godzin przerwy technicznej od godziny 2.30 do 4.30. Przy pozostawieniu na parkingu w tych godzinach z auta konieczne jest wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł i dopiero to uiszczenie opłaty uprawnia nas do opuszczenia płyty parkingowej. Centrala MPK Poznań, obsługa parkingu, słucham. Parking nie jest obiektem strzeżonym, nie ma tutaj fizycznie na miejscu żadnej osoby, lecz jest monitorowany 24 godziny na dobę i mamy możliwość kontaktu z osobą w centrum zarządzania parkingiem poprzez interkom.